Dzień dobry, witam na konferencji prasowej po meczu Piast Gliwice Wisła Płock. Jest z nami trener gości, pan Maciej Bartoszek. Panie trenerze, proszę o komentarz po tym spotkaniu. Dzień dobry Państwu. Jeżeli chodzi o spotkanie, to przede wszystkim pierwsza nasza połowa i mnóstwo, że tak powiem, indywidualnych błędów, które naprawdę i napędzały drużynę Piasta, ale przede wszystkim były to błędy w większości bramkowe, które powodowały to, że ten mecz nam uciekał i musieliśmy ten mecz gonić. No, ale prawda jest taka, że nie byliśmy na pewno sobą i za tą pierwszą połowę to my przede wszystkim musimy przeprosić naszych kibiców, bo tak grać nie możemy. W przerwie padły mocne słowa, dużo sobie powiedzieliśmy, ale też dokonywaliśmy już korekt, zresztą pewne korekty w ustawieniu dokonywaliśmy, żeby łatwiej było zawodnikom przetrwać do tej przerwy. Już dokonywaliśmy w pierwszej połowie. W przerwie oprócz rozmowy dokonaliśmy zmiany, ale również zmiany personalne, ale również w ustawieniu i na drugą połowę wyszedł zespół taki, jaki chciałbym widzieć pod względem mentalnym, charakterologicznym, ale przede wszystkim zespół konkretny, zespół, który zdobywał bramki, szybko przedostawał się w strefę obronną przeciwnika, był zdecydowany i konkretny. Tego zabrakło w pierwszej połowie, ale ja mam nadzieję, że tak jak mówiłem już wcześniej przed tym sezonem, że ten zespół będzie się rozkręcał z meczu na mecz, to na pewno nastąpiło duże przełamanie, jeżeli chodzi o tą drużynę w drugiej połowie. Potrafiliśmy w dziesiątkę doprowadzić do remisu, no i niestety znowu straciliśmy. Nie wiem dokładnie teraz na gorąco, nie chcę analizować wszystkich bramek, ale kilka z tych bramek padło po kuriozalnych błędach i kuriozalnych naszych zachowaniach w defensywie i z tego trzeba wyciągnąć solidne wnioski, bo zatrważające jest to, że strzelamy 3 bramki na trudnym terenie z bardzo dobrze zorganizowaną drużyną, z dobrym zespołem. Strzelamy 3 bramki i nie wywozimy nawet jednego punktu, to jest przykre. Ale jeszcze raz słowa uznania za to, jak ten zespół potrafił się podnieść, jak podnieśliśmy się wszyscy w drugiej połowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania do trenera? Jeśli nie, to dziękuję i zapraszam na drugą część konferencji prasowej. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Można by powiedzieć, podsumowując ten mecz, że najważniejsze są 3 punkty. Ale po prostu nie można tak przejść do porządku dziennego. Trzeba w skrócie skomentować to, co się działo na boisku. No, na pewno zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę, to bez dwóch zdań. Mogliśmy w tej pierwszej połowie już zamknąć mecz. Kapitalną sytuację jeszcze miał Tiago Alves sam na sam. Straciliśmy w prosty sposób, można powiedzieć, bramkę na 3-1. Przepraszam, to było na 2-1. No i po przerwie mecz był w miarę wyrównany. Przy stanie z kolei 3-1, takie są komentarze, że kontrowersyjna sytuacja w polu karnym Wisły Płock na Krzysztofie Widzie, mógł być rzut karny, tak nie było. No i w prosty sposób z kolei po stałych fragmentach tracimy wyrównujące bramki, gdzie drużyna Wisły Płock grała w osłabieniu. Szczęście polega na tym, że potrafiliśmy jeszcze ruszyć i ten zryw dał nam w końcówce 3 bardzo ważne punkty, no bo tak jak powiedziałem, mecz wydawał się pod kontrolą, mecz, w którym nie powinno się nam nic wydarzyć, a tak się stało. No także musimy wyciągnąć wnioski z tego spotkania, aby w przyszłości nie doprowadzać do takiej nerwówki, czy powiedzmy takiej nerwowości na boisku, no bo potrafimy to zrobić inaczej. Ten mecz mógł być o wiele spokojniejszy.